Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel pamięci i oddana salwa honorowa celem uczczenia 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Apel pamięci odczyta porucznik Elżbieta Pawlos-Dorocicz. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi boheńskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Bochni, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, 101. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczpospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wierusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wola bohaterów! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Dziękuję wzywam marszałku Józefie Piłsudskiej, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wola bohaterów! Wzywam żołnierzy, którzy krwią własną i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczpospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Bohaterów! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wola bohaterów!
którzy w bojach, na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam generała Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego i innych członków organizacji Wolność z Bochni, którzy pamiętnego dnia 31 października 1918 roku przywrócili Bochni niepodległość po 146 latach zaborczej niewoli oraz Ludwikę Czudecką, Waleriana Czumę, Romana Jakubowicza, Tadeusza Jakubowskiego, Jerzego Kopecznego, Józefa Kronenberga, Stanisława Mariana Kotłowskiego, Józefa Kurka, Edwarda Lizaka, Leopolda Okulickiego, Franciszka Pawłowskiego, Henryka Pilcha, Janinę Prus-Niewiadomską, Franciszka Rutkowskiego, Józefa Rutkowskiego, Olgę Stawecką, Henryka Tarę, Mariana Turkowskiego, Jana Witkowskiego i pozostałe córki i synów ziemi boheńskiej, którzy patriotyczną postawą wnieśli niezapomniany wkład w dzieło budowy niepodległości naszej ojczyzny. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w wielu innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu. Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam żołnierzy wyklętych, niezłomnych oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Przywołuję was poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Przywołuje działaczy Solidarność, szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Polegli na polu, chwały! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Do was się zwracam potomni, niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, wierności,
i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia 101. rocznicy odzyskania niepodległości salwa honorowa. Bosz! Drugi szereg. Do tyłu. Marsz! Na pas! Broń! Do salwy! Honorowy! Trzyma! Ładuj! Salwą! Drugi szereg. Drogi na wprost. Marsz!